Siema, ze strony to jest 296 odcinek i lecimy po prostu z budową to wszystkim i no drewno i to tam robimy te rzeczy. Teraz to będziemy robić, chyba że tam to kończyliśmy, chyba nie, to co wiem, czyli dokończenie, czy jeszcze drewno tutaj te 10 mam wtedy, no zcięcie jeszcze drewna i mam nadzieję, że jeszcze to zrobiłem trochę. Kurna, jeszcze 4 odcinki, mamy 300. I w piątek, czyli będzie dla was 300 odcinek. No, 300, ale kurna, tego miesiącu to będzie. No to będzie śmieszniejsze jeszcze, w którym to miesiącu będzie wszystko. Well. Robimy to najlepiej jak najwięcej zrobić w tym odcinku. Później kolejne odcinki będą łatwiejsze jeszcze. I tak czy owak, jeszcze dużo będzie doświetlania. Dużo doświetlania, ale no. Jak jest tutaj przerwa między tym a tym? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Czyli na 10 radce jestem. Czyli tak. O! Zaczęliśmy na luzie, fajnie. No. Nie. Nie to, patrz, możemy to zamienić. No, dobra. Czyli tak, na 10. Czyli tak, tutaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tutaj powolnie się już to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. No to tutaj to będzie, niby. Kurna. Halo, głosie. Dobrze, chyba. Wait. Dobrze, uff. Bo ciężko, źle to już robię. Bym się zgubił. Tyk, tyk. Czyli to by było wtedy to, to, to. To, to. Jest, jest, dobra. I tu jakby... Nie, jak jest tutaj 10, czyli tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To jeszcze 1, 2, wait. 1, 2, 3, 4. Czyli 4 jeszcze w tym, bo tam musimy jakby. Wait. Tu jest 10, czyli tu 1, no to 2, 3, 4. Chyba. Będzie, że dobrze. Wait, a jakbym policzył to jeszcze raz? Bo chyba nie wierzę tam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. To powinno być. Czy to będzie? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No, w sumie jest. To teraz 4 dodatkowe, aha. Dobra, już oczywiście mi pies musiał szczekać. Oczywiście, tak, tak. Nie. Co za pies? No kurna. Kogo tu mi się obudził? Dobra, tyk. Więc teraz sobie to robię dobrze. Czyli by na całość to robię. Znaczy, że dobrze będzie. Czyli jak kopaliśmy, czyli tam nie zakończyliśmy. Chcę wiedzieć szczerze. Bo teraz już zgubiłem się. No to jeszcze niż schodzi, bo wiadomo. No. To tak powiem, że kupałem. Tam mi zachodzi słońce. Musimy wrócić. Super.
Ajajajaj. Tyk. Aha, mi śpi, bo kurna łobuzowa u. W sumie to co wiem teraz, że można powiedzieć, że za sobie skonfigurować serwer. Nie będę sobie z nami grał, bo to konfiguruję na swoim kompie drugim, szczerze. Będę tam później wykupię to wszystko. Czyli rocznie wydawać 50 zł to jest jakieś nieduża kwota, jak co miesiąc to jakieś około 100, licząc to. To nie jest jakimś dużym wydatkiem względem tego, co będzie. Tyk. Co tam będzie teraz? Tyk. Dobra, tyk. Mocnego damage stan. Ej, mocnego, mocno, mocnego. Oh no, no. Czyli tak, tak. Teraz wypływamy. Nie wiem, czy ja robię to samo dobrze, czy nie. To jest 1, 2, 3, 4. A tam też będzie jakoś, ale to jeszcze tutaj w tą stronę pewnie zajdziemy. Nie będziemy tam tego robić jeszcze większego. Mam nadzieję, że nie będę jeszcze robił większego. Really. Czyli drewna zabraknie, bo tam to zaczynamy robić. W jakąś stronę. Nie dostanę, nie dostanę, dostanę. Dostanę jedno serce. Teraz już nie mam drewna. No. Chciałem, że Minecraft zbakuje tą wodę. Ja bym też bym się z tego śmiał wtedy. Mocno bym się śmiał. To jest jakaś siódma chyba minuta, bo nie wiem, musiałem to przerwać, bo ci wiesz, szczegał. I no. Mam nadzieję, że to jest jakaś siódma. Pewnie już jest dawno, ale no. Musiałbym to po łączeniu. Pewnie nagram tu 17 minut, tam pamiętam, że jest 3 na pewno, no to jakoś tam będzie. Jeszcze tylko 4 odcinki do 20 na kompi mieć i to jeszcze później montować. No. Bo w ogóle się tak skupiłem mocno na serwerze, w czwartek się zapomniałem o tym, że powinienem się sobie ponagrywać jeszcze jakieś tam odcinki na powiedzmy na dysk i no. Wyszło w tym stylu, że zająłem się serwerem, sobie konfiguracją jego te permission tam logblock. I teraz logblock, no to musiałem jeszcze tę rzecz wspierać i tak dalej. Bo nie miałem, musiałem podpiąć sobie bazę danych, czy musiałem to wszystko potworzyć. Dobra, potworzyłem logblock, teraz działa. To jest dla mnie fajne. Znaczy tylko jeszcze go jakby serwer uzupełnił jeszcze jakoś inaczej i tak dalej i będę mógł z kolegami grać, powiedzmy. Bez przeszkód. Bo w sumie teraz jest wiadomo jaka sytuacja, ile jest zarażeń, to nie mam jakby sobie przekazanie pieniędzy, żeby na ten serwer, to tam pomyślałem o na swoim kompie utworzenie, bo będzie mi łatwiej tak jakby utworzyć. Jak nie będzie problemem takim, żeby tam stworzyć tego save'a, to wszystko, to nie jest jakiś tam wielkim problemem z tym utworzeniem, to nie jest jakiś taki duży problem, że o, że to utworzenie jest. Aha, lol, nie wiem czemu, z jakiej przyczyny mi ten zaczął wibrować. Zostanę. Czy mam, wait, tylko to jest dziwne, że ja mam wyczyszczone na wszystko. No, 19 minut badomena zostało. Przecież mi się skończy badomen. Na następnym odcinku, bo pewnie nie na tym, tylko na następnym odcinku mi się skończy badomen już. No, przecież wiedziałem, że zawsze badomen ma godzinę, nie więcej. Dobrze wiedzieć chociaż. Dostanę damage chyba. No. Za późno wypłynąłem. Ostatni stack i tamtym polem eliminuję się trochę.
Czym ja bym nie był, jakbym się nie pomylił. To jest odstanę, to na pewno. Jeszcze coś na tam stawiam, o ja pięgole. Jeszcze będzie mi on przeszkadzał, bo będzie mnie chciał tylko bić. Dobra. Ile ty jeszcze potrzebujesz na uderzeniach? Na pięgole. Damage na pewno dostanę. To jest pewne, ale to spróbuję wykopać. Chyba nie dostanę damage'a. Będzie? Uff. Uff, dobra. Szczęście, nieszczęście, udało się. Dobra, tyk. Schodzimy. I to tak, stawiam. Tak. Też pewnie nie będę miał dostępu do tego, więc stawiam już tutaj. Teraz damage dostanę, bo robię to trochę dłużej. Jeszcze mi się źle postawiło. Nie, w ogóle mi się nie postawiło, bardziej niż źle postawiło się, no. Sytuacja jest taka, że jak klikam, to czasami nie załapuje mi. I to jest śmiesznie. Nie skacz mi Minecraft. Bo to postawiłem teraz 2 razy. Dobra, tyk. Tyk, 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 tyk. No, czasami z tym zasięgiem taki problem. Postawiłem 2 razy. No. Kiedy chcę to postawić, a mi nie sięga oczywiście. No jest. Images. W sumie dostanę sobie damage'a, ale to już zakończę budowę tego. Raz, dwa i trzy. No. Czyli to zakończone. Czyli tam już mogę iść na tą stronę. I chcę tam budować już. No. I pewnie znając to w następnym odcinku. To pewnie zakończymy się w tym odcinku jakoś trochę w tą. Ale w następnym odcinku pewnie jeszcze zakończymy tą budowlę. Czyli trzeba ścinać drewno i to wszystko. I kopać kobla. Przy okazji, żebyśmy jeszcze poszukali jakiejś tam zwanej kanionu czy kopalni. Dobrze, to postawię na koblem, bo bym się zdziwił, że musiałbym to niszczyć. A jakoś. Tyk, dobra. Dosięgam wody, czyli już. No, w sumie niedaleko już jest to, żeby było już pod wodą pierwsze klocki, jeżeli starczy drewna i tego wszystkiego. Pewnie nie. No. Męczycie pewnie nie starczy i no. No, trzy zostaną. Czyli tu postawienie i tu. I teraz jakbym postawił klocek tu, no to tutaj, no to zadziałoby, ale. Zrobienie jeszcze jednego kilofu, zaczęcie kopania i drewna. I mam 14 nieprzepalonego jeszcze. No. Brawo ja. Dobra, czyli jest kilof. Halo? Mój kilof gdzie jest? No. Z tego z patyki zrobię, tam już nie będę się jakoś przejmował tym. Dobra, czyli teraz wykupiłem jeszcze, no tak, z 2 staki. 3, 2, nie, no, najlepiej 3 staki wykopać teraz, jak nie więcej. Drewna pewnie tak ze stak ołków, tych logów, czy jakoś tam zwie się. Wybuchnął mi. Dał mi trochę kobla. Przy okazji. No. I to jeszcze teraz tak skopywanie i porozmawianie sobie. Zresztą. Z drugiej strony tylko muszę tam chyba w modemie coś tam pozmieniać, bo tam trzeba porty otworzyć, coś w tym stylu. No to później zmienić to na domenę, jak tam będzie z tym serwerem. Jeżeli by się tak fajnie udało, to mógłbym nie zrobić serwer dla widzów. Powiedzmy na kompie, bo miałbym. Szczerze, odpalam tylko komputer, czekam te 3-4 minuty, bo to jeszcze na HDD-ku nie znalazłem z tego, to. Potem wystarczy po prostu zmienić
Pojemność RAM. Tam chyba 6 giga dam, bo DDR3 jest komputer, no to tyle ile jest RAM, to tyle daje jakby. Mam 10, to dam 4, 6, żeby 4 jakby zostało dla systemu. Jeżeli ta pamięć bym lepszy, powiedzmy do jakichś 32, no to 20 mógłbym dać, nie więcej. 28. Czyli chyba 6 GB zostaje? Tak? Nie, 4 zostaje. No to 26. I 6 GB zostaje dla systemu. Generalnie. I tak bym to zrobił i wtedy serwer ma więcej RAM. Jeżeli to bym chciał jeszcze podzielić na jakieś połowę tego serwera, czyli powiedzmy 5 lub powiedzmy 6 RAM przebywa na taki serwer i powiedzmy na lobby ileś tam i na to. Coś takiego można by też zrobić, tylko musiałbym no chwilę dobrą posiedzieć, żeby to tak skonfigurować jakbym chciał. No to jest taka trochę mocna chwila, bo to trzeba trochę w moim umiejętnościom trochę muszę posiedzieć sobie, to pokonfigurować lub napisać skrypta, to zależy od tego i no i wtedy by było, ale na razie będzie serwer dla nas, powiedzmy dla przyjacieli dalej i to będzie na tym whitelist, tam jest adres dodany, nawet jakby ktoś podał IP serwerem, to whitelista jest włączona tak czy owak. Więc no. Whitelista jest włączona, jeśli na nikogoś by chciał się włamać, to nie może, bo jest na hasło. Więc no. No dobra, coś tam YouTube mi napisał na drugi kanał. Czy na drugi kanał, na drugim kanale jakoś na razie nie zajmuję. Byli. Jeśli bym chciał, to się nie zajmuję na razie. No dobra, no to trzeci kopiemy już. Trzeci stack. No, zostaje nam jakieś niecałe 4 minuty pewnie. No to dużo już nie zrobimy. Really. Pewnie to kupimy jeden stack i trochę drewna. Chyba drewna. Nie no, drewna jeszcze będzie można styknąć i wykopać. Ale już budowa będzie mniej prawdopodobna na to zrealizowanie. I w jakąś stronę już dalszą. Czyli to będzie duży dom, ale będzie z magazynem, przyparkami, takimi różnymi rzeczami. To w sumie nie powiem, że nie. Może być. Jak na to, może być. Chyba 56. To stąd dami pewnie 63. 62. No pomyliłem się o 2. Dużo, nie dużo. To tutaj, no i mamy 3 staki. Po drewno teraz tak. Stak tych logów. No i to tyle. Było z tego. No. Znowu będzie zaraz będziesz czekał. Nie, ów, nie słyszał. Na szczęście. Ten mój pies to lubi ciągle szczekać. Co się nie dzieje, to lubi szczekać. Po prostu. I no. Dobra. Jeżeli bym ci jeszcze. Jakbym to dzisiaj załatwił jeszcze z portami. To było niestety, ale. Mam od PC po prostu i stąd trzeba do nich zadzwonić, żeby tam przełączyli to. No rodzice, ale szczerze trzeba po prostu zadzwonić, żeby to przełączyli jakąś stronę, bo tak to jest takie. Ja nie mogę. I to później po prostu pozamienię sobie, wykupić domenę na ten serwer swój. I to tyle. Jak teraz jest chyba na pierwszy rok 15, później 50, później 50, to szczerze nie tak dużo. Jak byłbym szczery, jak na miesiąc, no to mógłbym być. Ale jeśli to na rok tyle kosztuje, no to nie jest jakaś tu duża suma, bo jak na rok mogę sobie taką wykupić domenę i co rok płacić, a co miesiąc trzeba powiedzmy po 50 lub maksymalnie po 100 zł, to takie. Poświęcę sobie tam, powiedzmy, wpłat, powiedzmy sobie tam następne pieniądze. Powiedzmy, następne pieniądze mi zabierze za rok. I to będzie taki ten, że powiedzmy co 3 miesiące lub co 4 nawet, płacę tam sobie 50 zł, powiedzmy.
Potem zbrać się te 300 zł lub 200 nawet. A nawet więcej kopę, dobra. To kopię do 18. To takie przezwyciężenie to będzie takie powiedzmy. Takie załatwienie to nie jest jakaś długa formalność, z tym, że było łatwe. Maybe. Michał mi testem. Jeżeli to jest 30 minut też odcinka, ta 20, no to co? Widzimy się na następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej.